Minęły już prawie 3 tygodnie od momentu ogłoszenia przez Prawo i Sprawiedliwość kandydata na prezydenta Radomia. Przez ten czas Artur Standowicz spotykał się z mieszkańcami Radomia. Jest to obraz wieloletnich zaniedbań, ignorancji ze strony władz miasta, jeżeli chodzi o te kluczowe potrzeby dla mieszkańców, jak chodnik, odwodnienie, prosta droga, plac zabaw czy zieleń. Zmienimy to, szanowni państwo. Mówiłem to na tych spotkaniach. Mogę tutaj też również państwu do kamer powiedzieć. Jako przyszły prezydent Radomia zmienię tą sytuację. Deklarowałem pomoc dla tych ludzi i deklaruję ją również tutaj, na tej konferencji. Zmienimy Radom na lepsze. Nie będę dzielił Radomia na Radom A i Radom B. Dla mnie wszyscy Radomianie są równie ważni. Kandydat PiS-u na prezydenta miasta przedstawił swój program wyborczy na poniedziałkowej konferencji prasowej. Pierwszy punkt dotyczył poszerzenia granic administracyjnych Radomia. Radom musi znaleźć nowe tereny. Mam na myśli szczególnie okolice naszego lotniska cywilnego, tak żeby móc się rozwijać. Standowicz chce też postawić na kwestię służby zdrowia, stąd program Zdrowy Radom i budowa szpitala klinicznego. Radom potrzebuje kolejnego szpitala. A dlaczego klinicznego? No dlatego klinicznego, że na naszym Uniwersytecie Radomskim od jakiegoś czasu funkcjonuje medycyna. Dzięki także działaniom rządu Prawa i Sprawiedliwości udało się tą medycynę u nas w Radomiu otworzyć. Inną kwestią, która ma poprawić zdrowie mieszkańców, jest Centrum 75+. Jest to projekt skierowany do naszych najstarszych mieszkańców. Chodzi tutaj o opiekę nie tylko geriatryczną, ale także pielęgnacyjną, rehabilitacyjną. Ze zdumieniem otrzymałem informację, że miasto Radom nie złożyło wniosku o utworzenie przy Radomskim Szpitalu takiego centrum, które jest niezwykle potrzebne. Wiem, że okoliczne powiaty takie wnioski złożyły. Czemu Radom nie złożył? Nie wiem. Jako przyszły prezydent Radomia deklaruję, że jeżeli obecny rząd nie wycofa się z tego programu, Centrum 75+ w Radomiu powstanie. Oprócz tego były wicewojewoda chce m.in. budować kolejne drogi, chodniki i ścieżki rowerowe, a przy tej okazji opracować harmonogram prac przy poszczególnych inwestycjach. Pomysłem na odkorkowanie Radomia ma być poprawienie układu komunikacyjnego na radomskich osiedlach, m.in. Gołębiowie II. Standowicz zapowiada, że zadba o rozwój radomskiej edukacji i remonty szkół. Nowością będzie stworzenie nowego multimedialnego Centrum Kultury. Jest to, myślę, bardzo ambitny miastotwórczy projekt, który łączy ze sobą nową bibliotekę multimedialną, nowoczesną oraz te zajęcia, które, ten element tych zajęć, które są obecnie prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury, a także nowoczesne centrum multimedialne dla młodzieży, gdzie będą mogli rozwijać swoje pasje, także związane z nowoczesnymi technologiami. Utworzymy takie centrum. Wiecie państwo, jak wygląda nasza biblioteka. Teraz piękny budynek zabytkowy, no ale niestety absolutnie niefunkcjonalny, nieprzystający do rzeczywistości. Stworzymy dobre, godne warunki pracy i obsługi interesantów w nowym epicentrum kultury w naszym mieście. Standowicz zapowiada też poprawę sytuacji w kontekście terenów zielonych. Na Piotrówce ma powstać Centrum Kulturalno-Historyczne. Zagospodarowany ma zostać teren bulwarów. Przebudowane mają zostać miejskie parki. W każdym ma być tężnia i wybieg dla psów. Inne pomysły kandydata PiS-u to m.in. mobilna aplikacja dla mieszkańców i władz miasta, radiowy system łączności na osiedlach czy rozbudowa miejskiego monitoringu. Zmieniony miałby też zostać budżet obywatelski, a przede wszystkim projekty, które w jego ramach są zgłaszane.